Zawalono kamienicę w Katowicach-Szopieńcach, cegła po cegle jest rozbierana. Tyle zostało z budynku, który od lat 90. zajmowała parafia ewangelicko-augsburska. Lokatorzy stracili niemal wszystko. Takie najprostsze rzeczy, które człowiek normalnie ma zapewnione, typu buty. Zostałem z jedną parą butów, które wtedy miałem na sobie, tak samo wikariusz. W katastrofie zginęły dwie osoby, matka i córka, które mieszkały w lokalu na parterze. Jednak gdyby nie to, że do wybuchu doszło dwa dni przed zakończeniem ferii zimowych, mogłoby być dużo gorzej. Wystarczy popatrzeć na budynki dwóch szkół, które znajdują się naprzeciwko zawalonej kamienicy. W specjalnej szkole podstawowej nr 55 uczy się 50 dzieci. Jeszcze więcej chodzi do znajdującej się obok szkoły średniej. W przypadku zespołu szkół spożywczych to liczba ponad 230 uczniów. Uczniowie jednej i drugiej szkoły do końca tygodnia będą mieli zajęcia zdalne, a następnie przeniosą się tymczasowo do innych placówek. Budynek zespołu szkół ucierpiał najbardziej i tu przerwa w nauce będzie dużo dłuższa. Będzie wymagał nie tylko wymiany części stolarki okiennej, ale też prac związanych z wymianą poszycia dachowego. O ile więźba na tą chwilę wygląda na nienaruszoną, to jednak samo poszycie dachowe będzie wymagało gruntownej modernizacji, a co za tym idzie, ten okres będzie co najmniej 2-3 miesięczny. Znacznie dłużej mogą potrwać ustalenia prokuratury dotyczące piątkowej katastrofy. Na razie zbierane są materiały. Przesłuchani zostali pokrzywdzeni wszyscy w tym zdarzeniu, poza mężczyzną, który przebywa w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Na sobotę decyzja lekarzy była taka, że stan zdrowia tego pacjenta uniemożliwiał jego przesłuchanie. Także przynajmniej na ten moment ten mężczyzna nie został przesłuchany. Trzeba pamiętać, że śledztwo toczy się w sprawie. Polsat News ujawnił dzisiaj, że do redakcji programu Interwencja wpłynął wysłany dwa dni przed wybuchem list, którego autorem miała być rodzina będąca w konflikcie z proboszczem parafii. Grozili w nim, że popełnią samobójstwo. To właśnie członkami tej rodziny były kobiety, które zginęły w wybuchu. Prokuratura nie potwierdza na razie tych doniesień.